na angielski krucza. Teraz tak, na angielski mówili, że ta krucza to jest jedną z najszerszych ulic w Warszawie. Jedziemy do Marienstadt. Zobacz, do Marienstadt. No. Katoliczka mówi, że się źle czuje i ona zaraża cały autobus tym, że ona się źle czuje, tak informacja. Barska. Plac Trzech Krzyży. Aha, bo my będziemy przejeżdżać przez Plac Trzech Krzyży. Także proszę Państwa, nasze przedświąteczne wizytówki. Jeszcze palmy, zobacz. Trzy. A nawet jest taka też galeria laika, która na wsi spadła, w sensie takim, że raz to na wernisażu nikogo nie było. Jakieś tony wody z 500 lampek tych kielichów z wodą wystawili laika galery. I myślę, że ludzie przyjdą, by to robić zdjęcia. I może jeszcze kupią aparat z książęca. Także tak czekają żebraczki laika. Gallery. Żebracy też siedzą tak pod kościołem. No teraz to już za przystankiem siedzi w centrum. Wyskakuje jak wychodzisz z dołu, bo jesteś na dole, wychodzisz. Także proszę Państwa, one tu wszędzie siedzą jak kury. W kościele też zimno mają, że gołębie latają pod dachem. To jest parafia świętego Aleksandra, proszę Państwa, oczywiście, że katolickiego, bo to prawosławnych parafii nie ma, ani Świadków Jehowy nie ma, ani Mormonów, ani Ewangelii, ani Amerykanów, ani prawosławie, to po prostu zwykłe, to co z Rzymu mamy, katolicyzm, czyli Saturnalia, ku czci narodzin słońca, prezenty i obdarowywanie się. Od 17 grudnia do 24 grudnia. Jesteśmy na Placu Trzech Krzyży, że będzie trzęsawica. No, nawet Mercedesem równo po Warszawie nie przejedziesz. Kocie łby i baranie łby. Linia Królewska, minęłyśmy Linię Królewską 180 do Milanowa. Nowym Światem Krakowskim, przed wyjściem Matką Książęcą. Tam Nowym Światem Krakowskim, przed wyjściem Matką Książęcą. Tam Nowym Światem Krakowskim, przed mieście Matu Książęca. I co po jesieni zostało z tego parku? Możecie Państwo nabrać w tym domku wody czystej. Zapraszam. Jeziorko. Wykąpać, jak to nie ma gdzie się kąpać. W zimnym morze. Jesteście przyzwyczajeni przecież w kościele rzymskim. Wiatr wieje, gołębi latają. Mówią w ruinę, Biblia mówi w ruinę, to wszystko poburzą. No przeciwnicy, bo Babilon Wielki będzie zaatakowany, czyli imperium religii fałszywych będzie zaatakowany przez elementy polityczne tego świata. Jako Armagedon nam wykaże, że religie już są zniszczone i ten Armagedon to już w ogóle końcówka. Ja to tylko tak sobie opowiadam, co to będzie, co to będzie. Także tutaj do tego sklepu zapraszamy. Moja Europa, delikates.
Hmm.